Cześć, jestem B 23 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush teorie z kolei. Dziś przyjrzymy się naprawdę ciekawej teorii, która moim zdaniem patrząc na argumenty ma sens. Ale zanim przejdziemy do sedna, jeszcze chciałem powiedzieć, że no już widać pewne zmiany, ale o nich powiem na koniec przy omawianiu ankiety. Natomiast dla tych, którzy są dla tej właściwej części, no to już nie przedłużam i przyjrzymy się teorii, którą jest to, czy Bram mógł współpracować z Overseerem. Dla przypomnienia, Bram to oczywiście postać z Kingdom Rush Origins, czyli z pierwszej chronologicznie części oraz trzeciej, jeśli chodzi o datę wydania. No i właśnie Bram miał tam kamieniołom, w którym jego pracownicy wydobywali Bluesydian. Specjalny, naprawdę mocny kryształ, który sam Bram używał chociażby do wzmacniania własnych wojsk, które stanowiły Ogry, czy właśnie Gnole, wzmocnione tym Cydianem, te gnole. Był to naprawdę dość ciekawy kruszec, jak widać. Dlatego no, pytanie, czy mógł współpracować z Oversurerem. Jak widzimy, słudze Oversurera... Mają pewne elementy wskazujące, że mogą korzystać z blucydianu. Te elementy, które pokrywają ich ciała, ich oręż, wyglądają faktycznie, jakby były z blucydianu wykonane. Więc może kamień ten ma więcej właściwości magicznych, niż nam się wydaje, i miałoby to sens. Overseer, czyli potężny byt z kosmosu oraz główny antagonista nadchodzącej piątej części jaką będzie Kingdom Rush Alliance, mógł się kontaktować już wcześniej z innymi stworzeniami, z innymi rasami z uniwersum Kingdoma. Nawet przed tym, co było przedstawione w Legends of Kingdom Rush, gdzie już jawnie jego kult działał na szeroką skalę, czy właśnie w Kingdom Rush Alliance, gdzie będzie miało miejsce to samo, mógł się kontaktować, z, co po niektórymi, mieć takie pewne konszachty w świecie Kingdoma, i jednym z takich łączników mógł być właśnie Brambi Heider. No bo nawet widzimy, że tutaj przy samym reże są takie kryształy, które wyglądają jak Bloodsydian. Zatem Bram mógł kazać wydobywać swoim pracownikom właśnie Bloodsydian I wiadomo, korzystał sam z niego. Wzmacniał swoje wojska, żeby mieć czym bronić tego, te, tych złóż, tego kamieniołomu. Natomiast bardzo dużą część mógł transportować w jakiś sposób, dostarczać pośrednikom, którzy z kolei zapatrywali samego Overseerera i jego armię. I w sumie jest to dość ciekawa teoria i jak najbardziej ma sens, ponieważ Overseer jest pradawnym bytem. On mógł światem Kingdoma interesować się już od wielu, wielu lat yy, i mógł właśnie powoli budować swoją pozycję i powoli szykować się do pełnej inwazji i pełnej... Pełnego takiego przyjęcia władzy nad całą planetą, nad całym światem Kingdoma. I Bram mógł być takim jego, no jednym z pierwszych przynajmniej, właśnie, kąszachtów w świecie Kingdoma. I dostarczając ten Sydian. nie wiem, co mógł mu oferować w zamian. No oprócz tego, że sam Bram mógł korzystać z tego Bludsydianu prawdopodobnie do woli i wzmacniać samego siebie, jak i swoje wojska. No bo myślę, że Bram też mógłby. Może miał plany najechać elfy, e, dlatego stanowił zagrożenie, dlatego elfy się nim zainteresowały, dlatego został wyeliminowany. E, no i też tutaj nawet udało mu się jako jednego z pracowników mieć Malika Hammerfiorego, który się z potężną postacią. E, także, no mógł on współpracować z tym Overseererem, Moim zdaniem ta te teoria jak najbardziej ma sens. Bo Overseer, tam niektórzy mówili, w, pisali w komentarzach, że no jak to przecież Overseer pojawia się dopiero pod koniec, znaczy w tych najnowszych częściach serii, a jest na początku, bo chronologicznie w Origins, czyli w pierwszej części, tak jak mogli się znać. No tak, no ale właśnie przecież Overseer jest starożytnym bytem, może mieć wiele setek lat, jak nie tysięcy, dlatego on już mógł dużo wcześniej i moim zdaniem dużo wcześniej interesował się światem Kingdoma i zanim przygotował się do inwazji, on mógł no między innymi za pośrednictwem brama ten Sydian zdobywać, dlatego potem też jego jednostki mają oręż wykonany, z, chociażby z kryształu, który przypomina Blutsydian, czy nawet ich oczy wyglądają jakby były z tego kryształu wykonane i może pozwalał on niejako kontrolować pewne byty i nadawał im, Magicznych zdolności. Tak samo jak Ogry były wzmocnione Bludsydianem, jak Gnole były wzmocnione Bludsydianem, przecież one były dużo potężniejsze dzięki mocy Bludsydianu, więc może Overseer, widząc właściwości tego, albo nawet Bludsydian był też na jego rodzimej planecie, i dlatego widząc, że jest dodatkowo na planecie Kingdoma, no chciał tutaj w ten sposób swoją pozycję wzmocnić. E, dlatego ja potwierdzam tę teorię, uważam, że ona ma sens. Argumenty przemawiają za nią, że. Bram mógł współpracować z Overseerem, no bo jednak, jeśli i tutaj jest też Bloodsidian użyty, to jest, że to jest Bluesydian w tych właśnie broniach i w oczach sługów Overseerera. No to ja myślę, że Bram mógł być tym, który ten Bluesydian dostarczał. Dlatego ja tę teorię myślę, potwierdzam i myślę, że nie będę nic więcej dodawał. A na koniec już nie od autora tej teorii, a tak od siebie na podstawie e, tworzenia tego odcinka dodam taką mini-teorię, że może Bram Bihajder pozbył się swojej drugiej ogrzej głowy, dlatego że może ta jedna głowa nie zgadzała się, by pomagać Overseererowi, a ta druga, ta dominująca, chciała mu pomóc i w ten sposób Bram wyeliminował właśnie to, co mu między innymi przeszkadzało w tej współpracy. No taka jest moja teoria. I myślę, że to też by się fajnie łączyło w całość. I na podstawie tej teorii w mojej głowie też stworzyło się właściwie taka nawet nie kilka, ale jedna taka ogromna teoria i może ją przedstawię w odcinku. Ale teraz przechodzimy już do omówienia ankiety, do omówienia tego, co będzie teraz na kanale i jeszcze takich kilka informacji technicznych podam. Natomiast jak ktoś chciał posłuchać tylko o tym, czy Bram mógł współpracować z overcrearem, no to dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się w kolejnych materiałach. Na początek myślę, że zacznę od szybkiego omówienia ankiety. I czy Bram współpracował z Zouwersyrems? zdobyło aż 51% waszych głosów, także zdecydowaną większość. Kim jest Kata na drugim miejscu? Kata nadal czeka na swój odcinek w Kingdom Rush Lore, No ale jak mówi klasyk, no to se jeszcze poczeka. Armia Morgota kontra Armia Weznana. No mieliśmy starcie Armii Saurona i Sarumana i tych innych Armii z trzeciej III ery z Armią Weznana. I stwierdziłem, że bardziej wyrównane może by było starcie z armią Morgota, czyli z armią z pierwszej ery, ale zgromadziło to tutaj 15% raptem waszych głosów. No i Nocny Król kontra Sauron, czyli pojedynek dwóch antagonistów z dwóch różnych uniwersów fantazy, 14% waszych głosów. Jaka jest ta zmiana techniczna, o której mówiłem? E, tak, e, chyba to już było akurat wcześniej zrobione, ale poprawiłem, żeby była większa jakość tych filmów. Chociaż to już chyba w poprzednich akurat ustawiłem. Druga sprawa, prosiliście, żeby nie było tego logo nagrywarki tutaj z boku. I faktycznie dało się to zmienić, wyeliminowałem to. Teraz będzie tutaj widniało moje logo. No jest to mój kanał, więc będzie widniało moje logo, więc myślę, że to nie będzie przeszkadzać. Mogłem jeszcze też wybrać opcję całkowitego ukrycia, aczkolwiek opcja ta sprawdza się bardziej przy nagrywaniu gameplay, gdzie. Naciskamy na początku start, to się chowa, a na końcu wyłączamy nagrywanie. No bo jak ja tutaj robię dużo pauz, no to akurat nie, pas, nie pasowałoby to zupełnie. Jeszcze będę starał się pokombinować, żeby te obrazki ewentualnie były w lepszej wielkości. Pobrałem też ten program do montażu, który polecaliście, aczkolwiek on jest chyba tylko i wyłącznie do montowania, więc ja ewentualnie w nim będę poprawiał te filmy. Będę nagrywał je tutaj, a w tamtym programie drugim będę je montował, będę jakoś starał się właśnie poprawić, żeby to wizualnie lepiej wyglądało. I chyba tak będzie najlepiej, bo w tamtym to tak z samym, z samym nagrywaniem jako nagrywaniem to no nie bardzo to wyglądało. I jeszcze jedna informacja, z racji wbicia tysiąca subskrypcji będzie specjalny, bardzo długi materiał dotyczący Kingdom, a Tutaj zdradzę, będzie to taki specjał, o który wiele osób pytało. No, jak ktoś w sumie śledzi kanał, może się domyśli o co chodzi, możecie zgadywać w komentarzach, ale na razie jeszcze nie będę zdradzał, co to jest i mam nadzieję, że na dniach ten materiał by się pojawił. Także chyba wszystko powiedziałem. Trochę było tych rzeczy do dodania, ale mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Teoria na dzisiejszy odcinek była dość krótka, bo w sumie ona się ładnie zgrywa w całość, więc dlatego stwierdziłem, że ja tę teorię potwierdzę bo uważam, że jednak ma ona sens i jak najbardziej Bram na podstawie swoich działań, wyglądu mógł współpracować z Overseererem co też można potwierdzić na podstawie wyglądu sług Overseerera, tych kultystów tych stworzeń i tego, że właśnie posiadają oni taki sam prawie kamień jak Bloodsydian więc możemy potwierdzić, że jest to prawdopodobnie właśnie też Bloodsydian także słyszymy się w kolejnym materiale no, nie chciałem też tutaj trochę pokombinowałem, część rzeczy pozmieniałem z tych, co prosiliście, takich technicznych. Ale też nie chciałem, żeby nie było przez nie wiadomo jaki okres czasowy filmu. Minęły tam chyba ze 3 dni od momentu dodania ostatniego, więc stwierdziłem, że tutaj nagram. Ale może jeszcze coś tam pokombinuję z tym montażem. Także słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.